O godzinie 17 na stadionie Lecha piłkarze Barcelony rozpoczęli trening. Katalończycy przyjechali do Poznania w najsilniejszym składzie, m.in. z Linekerem, Carrasco, Roberto i Brazylijczykiem Aloisi, a także bramkarzem Zubizarretą, który grając w zespole Athletic Bilbao wpuścił na tym stadionie już dwie bramki. A jak będzie jutro, posłuchajmy słynnego internacjonała i trenera Barcelony Johana Cruyffa. Aby wygrać jutro, musimy przede wszystkim strzelać bramki, a więc trzeba cały czas atakować. Najbardziej obawiam się oczywiście całej drużyny Lecha, ale szczególnie obrony, bowiem aby strzelić dużo bramek, trzeba ją pokonać. W zespole Lecha nie wyróżniam nikogo. Wszyscy znają się na piłce i umieją grać. Czego życzyć Barcelonie? Należy nam życzyć strzelenia dwóch bramek. Natomiast bramkarz Zubizarreta również obawia się całej drużyny, a szczególnie obrony, bowiem tutaj właśnie leży klucz do zwycięstwa. Diego Maradona, słynny Argentyńczyk z Napoli, ma być magnesem, który przyciągnie widzów na trybuny stadionu San Siro na sobotni mecz w Mediolanie, w którym zmierzą się reprezentacje Ligi Włoskiej z Ligą Polską. Na to spotkanie trener Arrigo Sacchini powołał obok Maradony piłkarzy zachodnio-niemieckich Bremego i Mateusa, Brazylijczyków Carreke i Renato, Szweda Chrysena i oczywiście włoskich piłkarzy na czele z Virdisem. Obszerne fragmenty z tego spotkania zaprezentujemy w niedzielę w programie drugim w magazynie Piłka w Grze o godzinie 20. Wprawdzie koszykarki Wisły pokonały dziś w Krakowie hiszpański zespół Toledo 64-61, ale do drugiej rundy rozgrywek o Puchar Ronchetti awansowały Hiszpanki. Pierwszy mecz wygrały różnicą 14 punktów, dziś przegrały różnicą tylko 3. Hokeiści Stoczniowca podejmowali pod halę nowy targ. Gdańszczanie dwukrotnie obejmowali prowadzenie po strzałach Walickiego i Arszennika. Oto ta druga bramka. Ale lepsi technicznie górale olbrzymiej ambicji Stoczniowców przeciwstawili większą precyzję. Po pierwszej remisowej tercji 2-2 następną wygrali gospodarze 1-0 po ładnej akcji zakończonej strzałem Walickiego. Ostatnia tercja należała jednak do górali, którzy cały mecz wygrali 6-3. W pozostałych spotkaniach to Wimor wygrał z Polonią, przegrał z Polonią 3-6, Katowice wygrały z Tychami 8-3, Zagłębie przegrało z Unią 3-4, a Krakowia pokonała Naprzód 2-1. Wszystko ze sportu, dziękuję.